Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Pure Farming 2018. Słuchajcie, nasze zadanie związane z ziemniakami, jedziemy w tym momencie do sklepu, ponieważ trzeba kupić kultywator. No wy tak pisaliście, że ten kultywator trzeba będzie kupić, w związku z powyższym tak też zrobię, no bo co, no nie będziemy tutaj marudzić. Patrzę jeszcze, przejeżdżam sobie przez te pola, a właściwie to, czekajcie, gdzie jest? Chyba dobrze jadę do sklepu. Przejeżdżam sobie przez te pola tylko po to, żeby patrzeć na ich wartości. 58 200 euro jest do zrobienia. Tu jakiś, nie wiem, jakaś dziura jest, kurde, co oni tutaj kombinują, co jakieś roboty są. Ciekawe. No i tak, pytanie brzmi, czy będę mógł kupić jakiś sensowny kultywator, czy też jakieś maleństwo, którym się zachetam, tak na dobrą sprawę. No ale okej, to się zobaczy. Tak czy inaczej... Oj, nie po głowie. O. Tak czy inaczej, jesteśmy na miejscu. No i teraz sprawdźmy. Z jednym ciągnikiem może być w przyszłości problem, więc trzeba będzie też pomyśleć o dodatkowej maszynie. Zwłaszcza jeżeli już będę mógł pracowników ogarniać. Dzień dobry. Poproszę kultywator, kuźwa. Kombajny, ciągniki to nie. Nie, to mówię, że kombajny, ciągniki to nie i klika w ciągnik, no. Dobrze, kultywator. Za 5000 euro. My mamy na koncie 17 tysięcy. Ten jest za 7, ten jest za 5. Ten jest większy, a ten jeszcze większy. O, ale z tym to mogą być problemy później przy sterowaniu. A to jest siewnik. No to nie, to siewnika na razie nie. A taki... A to nie jest... Czekajcie, aha, to jest sam siewnik, czyli nie ma takiego kultywatora z siewnikiem, a nawet jak jest, no to dobra, to w tej chwili nie będę się tym przejmował. Tutaj możemy sobie szerokość, co prawda, ustawić. Czekajcie. A, nie, nie mogę. Dobra, sorry. Cofam to, co powiedziałem. Ale wydaje mi się, no to jest za 12, wydaje mi się, że ten kupimy za 7 tysięcy, słuchajcie. Akpil Rylec XL6. To jest Akpil Rylec 3. No to myślę, że ten dwa razy większy. Kompatybilność. Ciągnik gąsienicowy ciężki. Ciągnik ciężki, ciągnik średni. A teraz pytanie, jakiej kategorii jest ten nasz? Czekajcie. Spójrzmy szybciutko sobie na model tego ciągnika, ale on jest chyba średni, to chyba średni jest Zetorek Major 80, Zetor, zaraz zobaczymy. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda sytuacja. Ciągniki. I czy ja Zetora jestem w stanie kupić jakiegoś? To jest Major 80, tak, ciągnik średni. No i bardzo dobrze, on kosztuje... 29 900 euro, więc trzeba będzie pomyśleć w przyszłości o czymś takim. No ale dobra, my w obecnej chwili kultywator Akpil Rylec XL6 kup, masz za niski poziom, w dupę mnie pocałuj, wiesz? No tak, wymagany poziom 4. Kuźwa, czyli tylko ten mogę. Ja pierdykam, no co za... No trudno, no. Jak to mówią, jak się nie ma, co się lubi. Zobaczmy przy okazji, emalię dostaliśmy, kultywacja gleby. Pabellus, to jest pole ziemniaczane. Jak zapewne zauważyłeś, jest już zaorane. Teraz chciałbym zapoznać cię z nową maszyną, dzięki której poprawisz żyzność gleby i zwiększysz jej wydajność. Tą maszyną jest kultywator, no tak, Akpil Rylec 3, kuźwa. Na początek podłącz kultywator, bla, 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 dobra, to spierdzielaj. Idziemy, słuchajcie, idziemy, tutaj już mamy tę maszynerię, elegancko, trochę się tam, kuźwa, przy niej narobimy, ale no trudno, no jak nie ma poziomu, to nic mądrego nie wymyślę. Podłącz urządzenie i ciśnij. Wracamy, słuchajcie, na nasze gospodarstwo i za chwilę będziemy cisnąć tutaj. Zrekultywuj pole. Podłącz sadzarkę. A, i to chyba też trzeba będzie kupić. Wy chyba pisaliście, że sadzarkę też trzeba będzie kupić. No to pięknie, no. Za chwilę to ja tu bez pieniędzy zostanę, jak oni mi takie inwestycje tutaj
każą poczyniać, wymuszając na mnie wydawanie pieniędzy, bo ja bym to zupełnie inaczej rozwiązał, słuchajcie. Zupełnie inaczej. Jak ja bym miał tu dowolność, to bym tyle hajsu nie wydawał. A to strasznie mnie boli. No dobra. Ci, co mnie znają, to wiedzą, ale jak każą, no to trudno. Zobaczmy to poletko, to też jest całkiem przyjemne. 16 tysięcy, tańsze, ale i mniejsze. No dobra, my tam też mamy jakby te swoje pola. Na razie się wstrzymam przed kupowaniem, dopóki te wszystkie zadania się nie zakończą. Tu jeszcze mam, proszę Państwa, do ogarnięcia pszenicę, ale jak mam ogarnąć pszenicę, jak tu kuźwa ciągle pada. No i dobrze, podjedźmy sobie tu. I teraz tak. Opuść urządzenie, sru, elegancko i ciśnij, chłopie. No, powiem tak. Nawet przy tym rylsu trójce to tak czuć, że go nieco ciągnie, nie? To może szóstka to byłby za duży ten kultywator. Tak czy inaczej, ja się nad nim będę zastanawiał, jak tylko osiągnę odpowiedni poziom. Ale obawiam się, że teraz tak, no, patrząc tutaj na to, jak ta maszyna się zachowuje, ten ciągnik, to może być za duży ten kultywatorek. On dwa razy szerszy jest niż ten, nie? Ale było napisane, że pod średni ciągnik też podpasuje. Tylko pytanie, z jaką prędkością tam później będzie to się wszystko odbywało. Dobra, jak widać, pracownika nadal nie mogę zatrudnić, ale pisaliście, że to po zadaniu z ziemniakami, więc jest szansa. Jest szansa, że już niebawem to nastąpi. Dobra, ciśniemy. Słuchajcie. I wydaje mi się, że nie ma sensu pokazywać całej tej kultywacji na odcinku, no bo to co? Nic nowego tu się nie wydarzy. Cały czas będzie tak, jak jest. Dobra, kończymy, słuchajcie, kultywację. Ostatni przejazd nam został, no i teraz trzeba będzie tę sadzarkę ogarnąć. Oni nam co prawda już zaliczyli tutaj, ale jednak no chciałbym do końca pole ogarnąć. No bo później to tak głupio wygląda, nie? O, ostatni przejazd, elegancko, ładnie zrekultywowaliśmy to pole. I teraz tak, ja odstawię sobie kultywatorek gdzieś tutaj na bok. Nawet nie będę go, słuchajcie, pod dach tam zawoził, tylko gdzieś go, nie wiem. Tutaj go może dam na razie, albo dobra, już pod dach go wezmę. I tak zastanawiam się, czy to zamierza przestać padać, czy nie zamierza przestać padać, bo ja stracę te pszenice, jeżeli to będzie cały czas padało. Dobra, odłącz to urządzenie i ciśniemy. Słuchajcie, ja już ten ciągnik raz tankowałem, ale on żre kuźwa jak smok. Pojedźmy sobie tędy na skróty. No, przetestujemy też. Wspina się. Ładnie, ładnie ciśnie pod tę górę. Dobrze. Jedziemy, słuchajcie, po sadzarkę. No i teraz sadzarka, ciekawy jestem, ile będzie kosztowała, ale spójrzcie, my to mamy 12 679 euro. Zakładam, że sadzarki nie kupimy jakiejś takiej nie wiadomo jak super. W związku z tym trzeba będzie sobie radzić pewnie na jakimś badziewiu. Ale teraz pytanie, czy ziemniaki to zgarniemy z tego tam centrum zbóż, czy centrum dystrybucji zbóż i bulw? Czy jak to, czy skąd my te ziemniaki mamy wziąć? No, sprawdzimy, nie? Na razie sklepik. Sru i sprawdzę jeszcze, czy w tablecie nie ma maila jakiegoś. Oj, nie tak. Są dwa nawet. Dobra. Praca kultywatorem to już żeśmy zrobili. Sadzarka do ziemniaków. Pabellus. Pole zrekultywowane. Kolejną pracą, jaką musisz wykonać, jest posadzenie ziemniaków. Potrzebujesz do tego sadzarki Akpil Planter 300. Dobra.
To tak też zrobimy. Akpil Planter 300. Dzień dobry. Teraz tak, uprawa pól, sadzarka. Tak, akpil, nie, to jest siewnik. A sadzarka to to. Dobra, ojej, ale to jest maleństwo. Czekajcie, to, no tak, no wymagany poziom trzeci, kuźwa. Ja wiedziałem, że tak łatwo to nie będzie. Za 5000 takie coś. Pojemność 300 kilo, a ta ma, o, przeszło 2 tony. Okej. Okay. Czyli mamy dwa rodzaje. No, no potem się trzeba będzie zeswitchować w tego akpila. Dwa razy większa. No dobra, ale tymczasem musimy kupić to, nie marnując tutaj naszego cennego czasu. Ciśniemy takie coś i podłączmy sadzarę. Ale ten ciągnik jest obsrany, ja cię kręcę. Trzeba go będzie umyć znowu. Ale dziwne, dziwne jest to, słuchajcie, że zarówno w tej, jak i w tego typu grach podobnych maszyny się brudzą, ale deszcz jak pada, to, to ich nie obmywa. To ciekawe, nie? Jakie to błocko musi być tam, cholera. Zatwardziałe. Dobra. Jedziemy do składu ziemniaczanego. Tam mamy zaznaczone 500 metrów. To pojedziemy sobie. Zostało nam 7679 euro na naszym koncie bankowym. No i teraz tak. Pytanie brzmi, co dalej? Cholera, ten deszcz mnie martwi. Ja bym może ciut... Która to jest godzina? 10. Ja bym może ciut przyspieszył ten czas. Może to przestanie w końcu padać. Ze względu na fakt, że... Że te, o te pszenice mi chodzi. No cały czas pszenicę mam w głowie. No żeby jednak ją zebrać i nie stracić plonów, tak? Bo tam w poprzednim odcinku to już nam pisali, że 16 godzin do utraty. A jeszcze na tamtym poletku mam niezebraną. Tam dosłownie jest niewiele, ale no kurde. Trzeba to ogarnąć. A to leje i leje. I tak się zastanawiam, czy to cały dzień będzie lało, czy o co chodzi. Dobrze. Napełnij sadzarkę. Proszę bardzo. Pracuj to nie. Ziemniaki. 150 euro, ale za ile? Dobra. I mamy zasadzić teraz ziemniaki na polu. Okej. Okay. Czyli jedziemy, jedziemy na nasze pole, które... na którym przeprowadziliśmy kultywację. No i tutaj teraz to, to troszeczkę dłużej mi zajmie, no, ze względu na marną szerokość pracy tej sadzarki. Ale za moment zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podjedźmy sobie dokładnie tak, jak żeśmy podjeżdżali z kultywatorkiem. Będzie wygodniej. I teraz... teraz co dalej? Pracuj, po prostu. I ciśnij, chłopie. A, fajnie ta gleba tutaj się, zobaczcie, zachowuje, elegancko. Tylko tak troszeczkę zjechałem gdzieś poza obręb tego pola. Dobra, mówi się trudno, żyje się dalej, nie będę marudził. Jest dobrze, jest dobrze, nie ma problemu. Ale to mówię, trochę czasu to zajmie. I teraz tak, jak to by zrobić najlepiej? No jechać tutaj przy tej linii, myślę, cały czas. I sadzić te ziemniaczory. Ciekawy jestem, ile z takiego pola jestem w stanie tych ziemniaków zebrać. No to jest dosyć kluczowe pytanie, no bo... to tutaj też chodzi o opłacalność, ale zazwyczaj, słuchajcie, było tak, przynajmniej w Farming Simulatorze, że na ziemniakach dało się całkiem niezłe pieniądze zarobić. No i teraz pytanie brzmi, czy tutaj będzie podobnie, czy też nie, ale kuźwa, ten pasek postępu to idzie bardzo wolno. My kończymy, proszę Państwa, już sadzenie tych ziemniaków, ale powiem Wam tak, trochę bezsensownie tutaj to zrobione jest, że zalicza nam zadanie w momencie, kiedy tak na dobrą sprawę jeszcze tyle jest do wykonania. No i co? I wychodziłoby na to, proszę Państwa, że powinniśmy zostawić w cholerę to pole już bez
dokończenia sadzenia pozostałej części tych ziemniaków, no i zajęcie się jakby kolejnym zadaniem, którym jest udanie się w pobliże królikarni, czyli będziemy prawdopodobnie, tak jak budowaliśmy kurnik, tak będziemy budowali klatkę dla królików, ale oczywiście zanim to nastąpi, no to ja tutaj sobie dokończę poletko. Już na wizji, tak żebyście i wy widzieli, jeżdżę tu w tym rowku, bo tak to troszeczkę mi wygodniej, ja wiem, że przez to dokładam sobie pracy, ale to nic, wolę w ten sposób. No i dobrze, ostatni przejazd, będziemy mieli z głowy, całe pole będzie obsadzone ziemniorami. Teraz czekać jedynie na wzrost. Pole, jeżeli chodzi o nawodnienie, to nawodnione jest w 100% przez to, że pada. No ale cały czas, kurde, ten deszcz uniemożliwia mi zebranie pszenicy. No i prawdopodobnie stracę te plony. Chyba że, o ile istnieje taka możliwość, żeby w ogóle cokolwiek zebrać, no to bym już pogodził się ze stratą części plonów, ale nie wszystkich, nie? Więc teraz tak, już dobrze, nie będę odłączał tej sadzarki, podjedziemy z sadzarką tutaj pod te królikarnie. I ogarniemy sobie oczywiście kolejne zadanko. Skontrolujemy też pisklaczki, bo pisklaczki tutaj mamy. One jeszcze są malutkie, więc nic... tak na dobrą sprawę nie dają. A my musimy zakupić klatkę dla królików w cenie 5000 euro. No, zostaną nam 2000, więc dobrze, no zróbmy tak jak każą. Poziom rozbudowy, dobra, pojemność 25. I teraz mamy zakupić 5 królików, ale to chwilę poczekajmy. Dobra, i kup zwierzę. 5 królików oni chcą, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Wykonano zadanie hodowla królików. Teraz mamy udać się w pobliże farmy solarnej. Czekajcie, bo gdzieś... Aha, tam jest. Dobra. No, ale z przykrością muszę stwierdzić, że na farmę solarną to raczej nie będzie mnie stać w obecnej chwili. Bo oni już każą nam kupić farmę solarną, ale to jak... O, pa, i udaje się w pobliże wiatraka, to kuźwa... No jak my tak będziemy szastać hajsem, to daleko nie zajedziemy. Aczkolwiek wydaje mi się, słuchajcie, że tutaj ta farma solarna, ona będzie generowała zyski wręcz, nie? Tak przynajmniej powinno być. Tak działało to w Farming Simulatorze. I mamy kupić farmę solarną. 50 tysięcy euro. No, kogoś tutaj, kuźwa, naprawdę fantazja poniosła w obecnej chwili. Nie stać mnie na to, żeby coś takiego zrobić. Nie to chciałem. Przeczytajmy sobie emalię, bo tutaj przyszło. Składy ziemniaczane. Dobra, to już zrobiliśmy. Hodowla królików, tu praca z sadzarką, zakup klatki, dochody z hodowli. O, to może być ciekawe. Jak zauważyłeś, w klatce pojawiły się małe króliki. Muszą trochę podrosnąć, zanim sprzedaż jest z zyskiem. W ciągu jednego dnia króliki osiągną odpowiednią wielkość, a na ich sprzedaż będziesz miał 3 dni. Jeśli ich nie sprzedasz, dojdzie do przerostu, a co za tym idzie obniżenia wartości i straty. Jeśli będziesz zwlekał, to po 4 dniach króliki po prostu umrą. Aha, dobra, czyli... Po jednym dniu króliki będą najbardziej odpowiednie do sprzedaży. I to trzeba zapamiętać. Nie? Farmy solarne. Czas zapoznać się z energią odnawialną. To świetny sposób na stałe pomnażanie dochodów. No właśnie, to co mówiłem. Im większą farmę solarną postawisz, tym większym zyskiem będziesz cieszyć się na koniec dnia. Zasada jest prosta. Większa ilość paneli fotowoltaicznych to więcej przetworzonej energii słonecznej, a co za tym idzie, więcej pieniędzy w twojej kieszeni. Dużym atutem farmy solarnej jest to, że wystarczy ją postawić. Wszystkimi pracami związanymi z utrzymaniem i konserwacją zajmie się firma będąca odbiorcą energii elektrycznej. No i okej, no tylko w tym momencie
my potrzebujemy środków na to. I teraz rzecz jest tego typu, czy my możemy tutaj gdzieś, załóżmy, zapoznać się z możliwością kredytowania takich chocków, klocków, pola, szklarnia, energia odnawialna, bla, 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 a te elektrownie wiatrowe? A, jako posiadacz wiatraka będziesz otrzymywał stały dobowy przychód w wysokości 200 euro. Warto pamiętać, że to inwestycja, która zwróci się dopiero po kilku tygodniach. No te. Poczekajcie, popatrzmy na ekonomię. Dobra, pożyczki bankowe. Czasami może znaleźć się w sytuacji, kiedy to będziesz potrzebował zastrzyku gotówki. Dobrze. Aplikacja w tablecie. Dobra. Kredyt udzielony bezpośrednio w banku ma niższe oprocentowanie niż ten z tabletu, ale pieniądze pojawią się na koncie trochę później. Maksymalna kwota pożyczki jest uzależniona od wartości posiadanych nieruchomości. Aha, takie tu oto rzeczy są. Dobrze, statystyki. No ja nie wiem, czy ja bym chciał w tym momencie, wiecie co, nie wiem, czy ja bym chciał wchodzić w kredyty. Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł, ale słuchajcie, ogarnijmy może tutaj temat przyspieszenia czasu, żeby jakoś to szybciej tam pognało. Może w tym czasie przestanie padać. Oho, i przestało, elegancko. Dobra, super, jak na zawołanie, kurczę. I teraz tak, trzeba skoczyć do kombajnu, zebrać resztę pszenicy, która jest na tamtym polu i zająć się tym polem drugim, które w ogóle nie zostało nawet tknięte. No i przez to boję się, że trochę tam potracimy. Ale zobaczymy, czy późniejsza sprzedaż, bo będziemy dzisiaj, słuchajcie, też te pszenice sprzedawać, to zobaczymy, czy udałoby się zarobić te 50 tysięcy euro. Będziemy inwestować dalej. No jak na razie, tutaj by się jeszcze przydała, słuchajcie, maszyna do zbioru tej słomy, to też by mogły być jakieś dodatkowe koszty, zarobki. No ale to na spokojnie. Odpalamy kombajn, pracuj i opuść. A, tutaj to X. Dobra, ciągle zapominam. No i zbierzmy sobie pozostałą pszenicę. 10% zostało jeszcze do zebrania, no to tutaj tak na dobrą sprawę jeszcze oprócz tego przejazdu to dwa przejazdy i będziemy mieli to zebrane. Natomiast już, jak widzicie, mogę do tej pracy zatrudnić pracownika, tylko rzecz jest tego typu, że ja akurat kombajnem to lubię pracować, więc wielkie mi halo, kuźwa. Ja przeprowadzać orki nie lubię, ale kombajnem lubię akurat pracować. No trudno się mówi, żyje się dalej, nie można mieć wszystkiego. Podłączymy za to, słuchajcie, pług do ciągnika i przyjedziemy tutaj, spróbujemy zlecić pracownikowi wykonanie właśnie orki. I mam nadzieję, że to już zatrybi, słuchajcie, bo generalnie, no to my co? My jesteśmy już jakby po zasadzeniu tych ziemniaków, w związku z powyższym, tak jak wypisaliście, powinienem mieć możliwość wykorzystania pracownika właśnie do tej pracy przy orce. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście zaraz po tym będę zlecał mu kultywację, jeżeli da się. Tak, żeby wszystkie jakby czynności związane tutaj z listą na tym polu zostały wykonane. Natomiast jeszcze pozostaje kwestia nawożenia, ale tutaj byśmy potrzebowali beczkę na gnojowice, ewentualnie jakieś nawozy chemiczne, no to by mogło tutaj zrobić robotę. Pszenica zebrana z tego pola, jedziemy na kolejne. Natomiast jeśli mowa o ciągniku, no to za moment. O,
To może inaczej zrobimy. Tędy pojedziemy, bo chciałem tak troszeczkę na skróty tam prawą stroną pocisnąć, ale skoro tutaj mamy ciągnik, to ja ogarnę ten ciągnik, odstawię sadzarkę, podłączę pług, podjedziemy sobie na poletko. No i od razu temu pracownikowi zlecimy robotę. Nie wiedzieć czemu, jakoś tak nie mogę się teleportować między pojazdami. Nie wiem, czy ja dobrze to robię, bo chcąc, powiedzmy, to jedynkę klikam i nic się nie dzieje. Klikam na myszkę, nic się nie dzieje. A, Enter? A, dobra, Enterem. No to już się wyjaśniła sprawa. Okej. Okay. Czyli ciągniczek, ciach, to nas interesuje. Czyli my Enterem włazimy. Okej. Okay. Dawaj, mistrzuniu. Jedziemy ogarnąć temat pługa. Pług mamy tu. Tylko sadzarkę odstawię. Ona jest jeszcze, jak widać, wypełniona ziemniorami. Więc tak to wygląda. Odłącz urządzenie. Dobra, urządzenie się odłącza. To teraz podepnijmy sobie ładnie, elegancko pług. Ciach. I ciśniemy na pole, z którego zebraliśmy już pszenicę. I wydaje mi się, o ile będzie taka możliwość, słuchajcie, oczywiście, ogarnięcia pracownika do sadzenia ziemniaków, to ja to zrobię. Bo nie chcę na tym polu samodzielnie sadzić ziemniaków. Chciałbym, żeby to zrobił pracownik. Wy proponowaliście, że w momencie, kiedy będę przeprowadzał orkę, to żeby to robić od prawej do lewej. Ciekawy jestem, z czego to wynika. Czy jest jakiś konkretny powód, dlaczego akurat tak? No ale dobra, ustawmy tutaj to całe badziewie. I jak to ma wyglądać? Zatrudnij pracownika. Elegancko, dobra. Zatrudniamy. Przewidywany koszt pracownika do orka wynosi 980 euro. Tak, chcę zatrudnić, jak najbardziej. Odblokowano osiągnięcie na Steamie pracodawca. No pytanie, czy ten pracownik zrobi to dobrze. Przyjrzyjmy się, jak on to zamierza tutaj robić. Okej, sobie rozłożył ten pług. I on nie ciśnie tak jak ja. No i dobra, i pojechał. No, może to zrobi dobrze. Okej, my tymczasem do kombajnu potrzebujemy kicnąć. I proszę Państwa, już tutaj będziemy działać. Chyba, że zrobilibyśmy ciut inaczej, wiecie co? Zrobilibyśmy ciut inaczej. Ja bym opróżnił kombajn do przyczepki. Nie, pomysł głupi. Bo chciałem powiedzieć, że opróżniłbym kombajn do przyczepki i podjechalibyśmy sprzedać te nasze plony od razu. Tylko wyleciało mi z głowy, że ja mam jedynie jeden ciągnik. W związku z tym on jest w tym momencie zajęty, nie mam możliwości, żeby pojechać, bo pracownik go używa. No to sobie zbierzemy tutaj oczywiście nasze plony w tym czasie. No i co, no jak już zapełnię całkowicie ten kombajn, no to wtedy i tak do przyczepy będę musiał to zrzucić. Już nie będę do silosu zrzucał. Natomiast wydaje mi się, że chyba w tym momencie ja poświęcę czas na zarabianie tych 50 tysięcy euro, no albo nawet może i więcej, bo cholera wie, ile wiatrak będzie kosztował. No i cóż, i to już będziemy tam ogarniać, proszę Państwa, w kolejnym odcinku. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze, należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.